Naukowcy i przedstawiciele zarządów wyższych uczelni ze Słowacji, Rosji i Polski uczestniczyli w konferencji naukowej poświęconej technologicznym innowacjom. Jednym z organizatorów konferencji był Zarząd Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję Dni Technologicznych Informacji, Days Trends of Innovation. Jest to konferencja trzecia z rzędu, wymyślona przez profesora Walkolego, dyrektora Instytutu Informatyki z Dubnickiego Technologicznego Instytutu. Pomysł polega na tym, żeby właśnie najnowsze trendy, które są w różnych dziedzinach nauki, żeby właśnie tutaj przedstawiać, więc z jednej strony od techniki, ale również poprzez inne dyscypliny naukowe i w dydaktyce również. Wszystko to, co nowego dzieje się, to staramy się tutaj właśnie na konferencji tej prezentować. Referaty tutaj z naszego instytutu są przede wszystkim z informatyki. Też pracownicy reprezentują różne dyscypliny naukowe, więc od symulacji komputerowych są prace związane z dydaktyką informatyki, tego sporo jest. Są prace, które są prowadzone dla przemysłu, między innymi i tutaj referaty są przedstawiane, tych, które były albo które są planowane w ramach jakiejś tam współpracy dla przemysłu. Na te zwracamy szczególną uwagę, ponieważ to w tej chwili ceni się na uczelniach i w Polsce. Jest taki trend, żeby tych prac było najwięcej w Polsce, pod tym względem nie jest dobrze, więc tutaj staramy się iść naprzeciw właśnie tym potrzebom. Zresztą i sami z siebie, sporo prac jest właśnie na potrzeby przemysłu, takich innowacyjnych różnych metod i opracowań, które są. To już trzecie międzynarodowe spotkanie naukowców dotyczące najnowszych technologii. Poprzednie konferencje odbyły się na Słowacji. Także na zaczątku by są co pozdrowić. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Łomży. Tutaj zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję z udziałem naukowców z Czech, Rosji i Polski. To już trzecia konferencja poświęcona nowym technologiom. Poprzednie dwie odbyły się na Słowacji. W tym roku przyjechaliśmy do Łomży. Dziękujemy Zarządowi Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości za pomoc w organizacji konferencji oraz za stworzenie atmosfery pracy między wykładowcami i studentami. Właśnie zakończył się wykład dotyczący wykorzystania najnowszych technologii w multimediach. Dzięki temu możemy na przykład poprzez łącze internetowe obserwować przebieg procesów technologicznych przeprowadzanych w laboratoriach. Przez internet możemy cały eksperyment nie tylko monitorować, ale możemy zmienić aj parametry eksperymentu. Konferencja poświęcona nowym technologiom to jeden z przykładów aktywnej działalności łomżyńskiej uczelni. Szkoła, która ma olbrzymie ambicje, żeby stać się czołową jednostką edukacyjną, no nie tylko właśnie tutaj w powiecie łomżyńskim czy w mieście Łomży, ale również, żeby wybierać wpływ na całe, co najmniej na całe województwo podlaskie. Jedna z takich inicjatyw, która ma służyć temu celowi, jest właśnie ta konferencja. Po zakończeniu konferencji wykłady i prezentacje znajdą się w specjalnej publikacji. Także plonem poprzednich spotkań naukowych były publikacje książkowe i multimedialne.